Wszystkim to Asia. Dzisiaj mam dla Was kolejny świąteczny odcinek serii Christmas Days. Dzisiaj mam dla Was pierwsze DIY na moim kanale i będzie to typowo świąteczny filmik, bo pokażę Wam, jak własnoręcznie wykonać bombkę z makaronu. O właśnie taką, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak ją zrobić krok po kroku, wszystko Wam pokażę, to oglądajcie dalej. I jeszcze wspomnę o tym, że jak słyszycie po moim głosie, jestem chora, mam chorybę i mówię trochę inaczej. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało i że z przyjemnością obejrzycie filmik. I jeszcze jedno, to taką bombkę można wykonać na mniej więcej dwa sposoby, więc postanowiłam, że pokażę Wam oba, żebyście mogli sobie wybrać, który bardziej Wam odpowiada. I na jednej połowie zrobiłam jeden, a na drugiej drugi, ale i tak na końcu wszystko tak zamalowałam, że nic nie widać, na której jest który sposób. Taką bombkę możecie nie tylko powiesić na własną choinkę, ale także jakoś ładnie zapakować na przykład w celofan i podarować komuś na święta. Jeżeli lubicie tą moją świąteczną serię Christmas Days, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a teraz przechodzimy już do robienia takiej oto bombki. Zacznijmy od tego, co będzie nam potrzebne do wykonania naszej bombki. Pierwsza rzecz to makaron w kształcie takich właśnie malutkich muszelek. Kolejna rzecz to farba. Ja akurat zdecydowałam się na złoty kolor. Styropianowa bombka. Wykałaczka. I aby było nam łatwiej postawić pomalowaną bombkę do wyschnięcia, taka wysoka szklanka. Kolejna rzecz to podkładka, na której będziemy sobie wyciskać farbę, żeby było prościej. Pędzelki. Coś, dzięki czemu możemy zawiesić naszą bombkę na choinkę. Wstążka. Oraz nożyczki, dzięki którym możemy ją uciąć. I taka zawieszka, żeby naszą bombkę powiesić na choinkę. I chyba najważniejsza rzecz, klej. Ja akurat zdecydowałam się na taki na gorąco w pistolecie. Przejdźmy już do roboty. Pierwsza rzecz, aby było nam prościej, to wbijamy naszą wykałaczkę w styropianową bombkę, żeby łatwiej nam się ją trzymało podczas malowania. Teraz łapiemy za pędzelek, wyciskamy sobie trochę farby i malujemy dokładnie całą bombkę. Możemy ją sobie teraz odłożyć. W czasie, kiedy bombka będzie schła, my zajmiemy się naszymi muszelkami. Wsypuję je do farby i dokładnie mieszam, aby pokryć farbą każdą muszelkę. Kiedy wszystko już mamy pomalowane, rozkładamy to na większej powierzchni, na jak najmniejsze grudki, żeby nam się wszystko ze sobą nie skleiło. Staramy się robić jak największe odstępy. Teraz czekamy, aż całość wyschnie. Po wyschnięciu odczepiamy od siebie, żeby były takie pojedyncze muszelki, bo jeżeli chcemy uzyskać ładny efekt bombki, to musimy je przyklejać pojedynczo. Teraz łapiemy za klej i przyklejamy pojedynczo każdą muszelkę. Zrobiłam już, jak widzicie, połowę bombki, zrobiłam połowę bombki, czyli ten pierwszy sposób. Teraz będziemy przechodzić do sposobu drugiego. Chodzi w nim o to, że przyklejamy na bombkę od razu niepomalowany makaron. Bezpośrednio na bombkę, tak samo jak z pomalowanym.
musicie przyklejać je blisko siebie, aby były jak najmniejsze odstępy. Jak widzicie, kiedy całą bombkę mam już pokrytą, ma to wyglądać mniej więcej tak. Znowu łapiemy za pędzelek i będziemy całą bombkę malować. Postanowiłam pomalować całą bombkę, a nie tylko tą część muszelek niepomalowaną, żeby oba sposoby nam się tak ładnie zlały i żeby nie było widać między nimi różnicy. A więc przechodzimy teraz do malowania. Kiedy pomalowaliśmy, odkładamy ją z powrotem do wyschnięcia. Tutaj jeszcze domalowywuję, żeby wszystko było dobrze zakryte. I odstawiam i cierpliwie czekamy, aż cała bombka nam wyschnie. Po wyschnięciu przechodzimy do wyjęcia wykałaczki. I w to miejsce wpinamy to metalowe coś, czego nie potrafię nazwać, wybaczcie mi. No wiecie, o co chodzi, po prostu dzięki temu możemy naszą bombkę przyczepić na choinkę. Teraz na to jeszcze zawieszamy zawieszkę. I przechodzimy do ostatniej części, czyli robimy po prostu z wstążeczki kokardkę. Ja wybrałam akurat czerwoną, bo wydaje mi się, że ze złotym wygląda ona najładniej, ale oczywiście możecie wybrać także inny kolor. I tutaj po prostu robię kokardkę. Nasza bombka jest już gotowa. Dajcie znać, czy Wam się podoba i spróbujcie wykonać podobną w domu. Dzięki za oglądanie, widzimy się już za tydzień. Pa, pa!